Warszawska delegatura CBA prowadzi ponad 50 śledztw w sprawie tzw. dziki reprywatyzacji. W styczniu funkcjonariusze CBA zatrzymali 5 osób, w lutym 3. Wśród zatrzymanych są m.in. były urzędnik ze stołecznego ratusza, prawnik, były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Stołecznego Warszawy. Wszystkie umorzenie zarzuty. Polska i Węgry mają wspólną wizję przyszłości Unii Europejskiej. Zapewnili o tym podczas spotkania w Piotrkowie Trybunalskim prezydenci obu krajów Andrzej Duda i Janusz Aber. Podkreślili, że widać to na przykładzie współpracy Dana Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie prezydentów obserwował Piotr Kurzewski. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Warszawa i Budapeszt opowiadają się za utrzymaniem jedności Unii Europejskiej, w tym wspólnego rynku budżetu, a także jedności prawa. Ważne są także wolności przemieszczania się osób, towarów, kapitału i świadczenia usług. My patrzymy, proszę Państwa, z optymizmem w przyszłość Europy. Nasze narody patrzą z optymizmem w przyszłość Europy i jest dla nas oczywiste, że chcemy, aby Unia Europejska istniała, że chcemy, żeby jak najlepiej się rozwijała. Prezydent Janusz Aber podkreślił, że między Warszawą a Budapesztem nie ma rozbieżności co do wizji przyszłości Unii Europejskiej. Nie ma więc dla nich różnych zdań, co do tego, że Unia Europejska jest wyczekającą państw narodowym, a nie rozstanie z Stanami Zjednoczonymi. Janusz Aber powiedział, że dużo rozmawiano także o współpracy energetycznej i regionalnej. Z Piotrkowa Demonarskiego, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Około 60 miliardów euro. Taka jest szacowana dziura w unijnym budżecie. Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty po raz pierwszy potwierdzono oficjalnie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Do tej pory mówiono o tym w nieoficjalnych rozmowach z Brukseli. Wielka Brytania jest w grupie krajów, które więcej wpłacają do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymują. Roczna składka Londynu to prawie 10 miliardów euro. I w sprawie pieniędzy przyjdzie Unii Europejskiej stoczyć najcięższy bój. Wielka Brytania już wcześniej sygnalizowała, że nie zamierza wpłacać do unijnej kasy po Brexicie. Jeśli, jak się oczekuje, do Brexitu dojdzie za 2 lata, to teoretycznie do końca obecnej perspektywy, czyli do 2020 roku, pozostanie około 20 miesięcy. Jednak w praktyce wypłata pieniędzy z polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem, następuje jeszcze 3 lata po zamknięciu unijnej perspektywy, co oznacza, że pieniądze za zrealizowane projekty powinny być zwracane do 2023. Istnieje niebezpieczeństwo, że te, które zostaną zaakceptowane po Brexicie, mogą mieć problemy z dofinansowaniem z unijnego budżetu. Beata Pomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja nie chce wpływać na wybory prezydenckie we Francji, oświadczył Władimir Putin. Rosyjski prezydent przyjął na Kremlu przewodniczącą Francuskiego Frontu Narodowego i kandydatkę w wyborach prezydenckich Marine Le Pen. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Kandydatka do urzędu prezydenta Francji wysłyszała od Władimira Putina, że Rosja przykłada dużą wagę do kontaktów Moskwy z Paryżem. Wiem, że trwa aktywna
na kampanię wyborczą we Francji, ale w żadnym wypadku nie chcemy wpływać na bieg wydarzeń, ani pozostawiamy swoje prawo do kontaktów z przedstawicielami wszystkich sił politycznych waszego kraju. Oświadczył prezydent Rosji. Wcześniej Marine Le Pen spotkała się z deputowanymi do Unii Europejskiej, których zapewniła, że nie widzi żadnych powodów do wrogości wobec Rosji. Francuski polityk skrytykowała także zachodnie sankcje nałożone na Moskwę za aneksję Krymu i wojnę w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uzbrojeni w pistolety maszynowe funkcjonariusze milicyjnego specnazu patrolują centrum stolicy Białorusi. Służba prasowa miejscowego MSW tłumaczy, że ma to związek z niespokojną sytuacją w mieście. Portal internetowy gazety Nasza Niwa opublikował zdjęcie dwójki funkcjonariuszy, prawdopodobnie milicyjnego OMON-u, uzbrojonych w automaty, patrolujących centralny plac październikowy. Podobny patrol był widoczny również na pobliskiej stacji metra. Rozgłośnia Radio Swoboda zauważa, że funkcjonariusze są uzbrojeni w niemieckie pistolety maszynowe MP5, a nie w zwyczajne dla białoruskich służb karabiny Kałasznikowa. W białoruskich miastach od połowy lutego co pewien czas organizowane są antyrządowe akcje protestacyjne. Opozycja zapowiedziała zorganizowanie jutro dużej demonstracji w Mińsku. Jednak pojawiły się sygnały, że protest może być odwołany w związku z napiętą sytuacją w mieście. Wczoraj wieczorem białoruskie KGB poinformowało o zatrzymaniu 26 osób ze środowiska opozycji, które według służb miały przygotowywać prowokacje w kraju z użyciem broni. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Zwłoki kilkuset osób znaleziono w zbiorowej mogile niedaleko Mosulu w Iraku. Chodzi o południowo-zachodnie obrzeża miasta, które do niedawna były pod kontrolą fanatyków z organizacji Państwo Islamskie. Działacze organizacji praw człowieka Human Rights Watch, którzy rozmawiali z miejscowymi świadkami, twierdzą, że to właśnie ISIS odpowiada za śmierć kilkuset osób. Więcej o tym Maciej Cekielski. Według opublikowanego przez Human Rights Watch raportu mogiła ma szerokość 35 metrów. Świadkowie, z którymi rozmawiała organizacja, twierdzą, że za zabójstwami stoją radykałowie z ISIS. Znalezione zwłoki miały należeć do osób, które nie chciały podporządkować się samozwańczej władzy ISIS. Miesiąc po tym, jak to przyszli, zaczęli zwozić policjantów, żołnierzy czy oficerów wywiadu. Wszystkich wrzucano do tej dużej dziury. Egzekucje organizowane były codziennie o 22. Słyszeliśmy strzały i krzyki. Nieco później przyjechały kontrolerzy i zaczęły zakopywać dziury. Opowiada jeden ze świadków, Saad Abdullah, który jest teraz jedną z obozów za okolicznym innym rejonem Iraku. Przedstawiciele Human Rights Watch próbowali zbadać mogiłę, ale została ona zaminowana przez tak zwane Państwo Islamskie. To jeden z wielu masowych grobów pozostawionych przez ISIS w Syrii i Iraku, ale jest prawdopodobnie największy. Nie sposób ustalić, czy to jest jeden osób. Świadkowie opowiadali, że przewożono tutaj ludzi ciężarówkami i rozstrzeliwano. To było także kobiety i dzieci. Perkis Willis, Human Rights Watch. Organizacja zaapelowała do władzy Iraku o zabezpieczenie miejsca, by można było dokładnie zbadać mogiłę. Miasto Mosul jest największym w Iraku, które było ISIS od połowy 2014 roku. Irackie wojsko wraz z szyickimi bojówkami prowadzi właśnie ofensywę, by wygnać radykałów z miasta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kilka dni temu irackie władze poinformowały o znalezieniu innej zbiorowej mogiły niedaleko Mosulu. Miały w niej być zwłoki kilkuset osób znowu przetrzymywanych w pobliskim więzieniu. ISIS miało dokonać egzekucji w połowie 2014 roku. Mogiła nie została na razie dokładnie zbadana. Kierowcy samochodów osobowych będą musieli płacić za korzystanie z darmowych do tej pory autostrad w Niemczech. Tak przewiduje ustawa, jaką przyjął niemiecki Bundestag, który ustawę musi jeszcze zatwierdzić Bundestag, ale już kilka razy zapowiedziało swoje weto. Protestuje też kilka krajów unijnych. Z Berlina, Waldek Tomaszewski. Minister transportu i infrastruktury Aleksander Dobry przekonał Komisję Europejską, która co prawda zaleciła dokonanie pełnych korekt, ale zgodziła się na wprowadzenie opłat na niemieckich autostradach dla kierowców samochodów osobowych. Powiązaliśmy cenę opłat z kryteriami ekologicznymi, powiedział Dobry, dodając, że zgodnie z życzeniem Brukseli cena myta została uzależniona od emisji gazów spalinowych. Im samochodarnia jest bardzo, bardzo ważna. Roczna opłata za przejazd autostradami wyniesie maksymalnie 130 euro. Będą także opłaty 10-dniowe w cenie do 25 euro i 2-miesięczne do 50 euro. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Niemczech dostaną pełną rekompensatę poniesionych kosztów poprzez obniżkę kwoty drogowego. Opłaty miały
żeby zacząć obowiązywać od 2019 roku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Incydent w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w miejscu pamięci na terenie obozu Auschwitz 1 grupa 12 osób przy bramie z napisem Arbeit macht frei zabiła owce, a następnie zdjęła ubranie i skuła się kajdankami. Na muzealnym parkingu odpalano została również praca. O szczegółach pana Pawlica. Myślałam, że się zabija. Chociaż się nie wystraszyła. Z naszym systemem warto natychmiast zostały podjęte działania przez naszą ochronę. Radio Konflikt. Został zabezpieczony, wezwana została policja. W tym momencie trwają czynności policji. Grupa 11 osób zatrzymanych na 48 godzin to kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 27 lat, pochodzący z Polski, Niemiec i z Białorusi. Incydent poważnie zakłócił pracę muzeum. Wejście w tej chwili jest zamknięte i tak będzie do czasu działań policji. My przygotowujemy w tej chwili wniosek do prokuratury. Poświadczenie na stronie internetowej władze muzeum napisały, że wykorzystywanie symboliki Auschwitz do jakichkolwiek manifestacji happeningów jest karygodne i oburzające. Dodatkowo godzi to w pamięć wszystkich ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad milion osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Niemcy utworzyli obóz w 1940 roku. Tereny danego obozu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach spoczęły prochy Wojciecha Młodzieża. To już wiemy. Przy okazji fantastycznym w kontaktach. To mówi. Wydaje mi się, że dla ostatnich 50 lat tego naszego życia i Wojtka, i moje, i naszego pokolenia, no to był wieszczem tego pokolenia, wyrażał to pokolenie. To inna kategoria trochę, ale nie mniej ważna dla nam współczesnych, jak ci poeci XIX-wieczni. Autora piosenek, tłumacza i reżysera żegnały tysiące mieszkańców Warszawy. Wielki człowiek był. Po Agnieszce Osieckiej nie było takiej postaci i chyba przypuszczam, że już bardzo długo nie będzie. Ja się z tą twórczością urodziłam i chowałam od małego dziecka cały czas te piosenki jego. Cudownie utalentowany człowiek, cudownie. Szkoda za wcześnie na umieranie w jego przypadku. Ja uwielbiałam piosenkę, którą śpiewał Gołas w Polskiej Ziemi. Wojciech Młynarski był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki. Wiele jego utworów pozostaje w pamięci, w tym Niedziela na Głównym, W Polskę Idziemy. Ale ludzie nie lubili, jak on śpiewa, bo to miał żydowski głos. Ja Państwu powiem, na czym to polega. Mało melodii. No było coś tam, było oczywiście, ale to nie były piosenki, które Polacy, katolicy lubili najbardziej. To były takie poezje, jakieś takie klepanie różańców i po prostu, no takie żydowskie trochę, rzeczywiście, tak, tak. I dlatego te radia tu trepią o tym, wiesz. Bo Radio Maryja to na pewno by w ten sposób nie wypowiadało się. Ja od razu zauważę, że ktoś albo ładny ma głos i ładnie śpiewa, no ładny głos to jeszcze można, wiecie Państwo, urozmaicić operetkowo, operowo, że skala głosu, u niego ta skala głosu to żadna. On tylko tak mówił, śpiewając recytował. Nikt go nie lubił. Ale no, radia żydowskiego widzę, że reklamują. Niech sobie reklamują. Na mnie to i tak nie działa. Nawet gdyby mi tak jak tu Mareczek mówi, o, raz mi pochlebia, raz to, ja mówię, słuchaj, ja i tak wiem swoje. Nie musisz się do mnie podlizywać, czy do kogoś innego się podlizywać, bo ja w ogóle tego nie lubię. Na przykład mówią czasem w dyskusji radiowej czy telewizyjnej, że szacunek dla pani, szacunek dla pana, prawda? Jak już ktoś coś takiego mówi, to... Jezus nie potrzebował szacunku, takiego szacunku. Jezus był normalny, pomimo że był królem, przyszłym królem Królestwa Bożego, przyszłym królem Królestwie Bożym. Ale w sporcie zdarzają się różne przypadki. Niemniej Kamil Stoch już się z tym pogodził, choć nie składa broni. To już jest pozamiatane, mówiąc w takim żargonie. Natomiast oczywiście, że są szanse, ja będę się starał po prostu latać najdalej, jak tylko będę potrafił. Jutro w Planicy konkurs drużynowy, a w niedzielę na zakończenie sezonu konkurs indywidualny. Polscy piłkarze mają za sobą ostatni trening na zgrupowaniu w Warszawie. Tym razem Robert Lewandowski trenował z drużyną.
Jutro reprezentacja Adama Nawałki przed południem poleci do Podgoricy, gdzie w niedzielę rozegra mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Kamil Glik zdaje sobie sprawę z tego, jaki to ciężki teren do grania ważnych meczów. Na pewno jest to teren bardzo nieprzyjazny, że tego się spodziewamy i mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, gdzie jedziemy i że ludzie do tego meczu się odpowiednio przygotują. Mecz lidera grupy Polski z wiceliderem Czarnogórą, których dzielą 3 punkty różnicy, zapowiada się interesująco. A jaki będzie mecz, przekonamy się późnym wieczorem w niedzielę. Agnieszka Radwańska mimo kłopotów zdrowotnych wygrała z Chinką Qiang Wang w 2 setach odmiennych, zresztą 7-6 i 6-1. W drugiej rundzie turnieju tenisistek w Miami na Florydzie w pierwszej odsłonie było ciężko. Mogłam tego seta wygrać dużo wcześniej, aczkolwiek tiebreak bardzo dobrze zagrany, zagrałam agresywnie, pewnie dobrze i jednak ten set też dużo znaczył, był kluczem tego meczu. I tak naprawdę w drugim już było dużo lepiej, już czułam się pewniej, też troszkę chłodniej było, aczkolwiek warunki były bardzo ciężkie, jednak wiatr wieje to w przeróżne kierunki, to piłkę nosi strasznie, a więc na pewno bardzo ciężkie warunki. Radwańska awansowała do trzeciej rundy, w której zagra z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Kilka minut po 21:00 w magazynie sportowym Polskiego Radia 24 Tomasz Kowalczyk weźmie na tapetę zbliżający się mecz polskich piłkarzy z Czarnogórzanami. Może być ciekawie. Zbliża się 20:30. Trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Nasze postulaty są w deklaracji rzymskiej. Przyjmiemy ją, mówi premier Szydło w przeddzień unijnego szczytu. Jutro w stolicy Włoch liderzy 27 państw przyjmą dokument, który ma dotyczyć przyszłości Unii Europejskiej. Wieczorem unijnych przywódców przyjął na audiencji papież Franciszek. Wspólną wizję przyszłości Europy mają Polska i Węgry, zapewniali prezydenci obu państw Andrzej Duda i Janosz Haber podczas spotkania w Piotrkowie Trybunalskim. Liczy na poparcie Nowoczesnej i dawnego koalicjanta PSL-u. Klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu premier Szydło. Jednak arytmetyka sejmowa nie daje mu szans. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Opinie i komentarze. Krzysztof Świątek, zapraszam na drugą część podsumowania dnia, a pierwszym gościem Polskiego Radia 24 jest pan Spasimir Domaracki, politolog, ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozpoczął się, można powiedzieć, już dzisiaj szczyt Unii Europejskiej. Takim preludium do tego właściwego szczytu było spotkanie przywódców państw Unii Europejskiej z papieżem Franciszkiem. Papież powiedział między innymi: Europa to nie tylko zbiór reguł, chodzi o sposób, w jaki rozumie się godność człowieka, potrzeba solidarności, a nie redukowania wspólnoty do wymiaru ekonomicznego. Wskazał także, że podstawą jednoczącej Europy było chrześcijaństwo. Był oklaskiwany przez przywódców Unii Europejskiej. Na sali też widzieliśmy Donalda Tuska, także komisarzy Unii Europejskiej, Jean-Claude'a Junckera. Były brawa, tylko czy to nie będzie wyglądało w taki sposób, że odbyło się takie oficjalne spotkanie, a i tak przywódcy Unii Europejskiej będą robili swoje? Nie ma wątpliwości, że przywódcy poszczególnych państw Unii Europejskiej będą dążyli do realizacji własnych interesów i celów, których w jakiś sposób chcą też zmieścić w tym wspólnym tekście deklaracji, które ma się ukazać na koniec szczytu. Natomiast to, co podkreślił papież, jest w pewnym sensie prawdopodobnym, alarmowym wspólnotę wartości, a nie tylko można powiedzieć taki przyziemny, praktyczny wymiar współpracy gospodarczej, który oczywiście że dla poszczególnych państw jest bardzo korzystny, natomiast on tak naprawdę pozostawia na uboczu to, co jest istotą i zresztą jest to, można powiedzieć, też poniekąd dłuższy element polityki realizowanej przez samego papieża Franciszka, który bardzo wyraźnie podkreśla swoją filozofię dotyczącą kwestii migranckiej i w tym kontekście można powiedzieć, że te słowa są też takim apelem o to, żeby poszczególne państwa z większą wrażliwością odnosiły się do tego problemu. Papież wskazał na kryzysy, jakie dotykają w tej chwili wspólnotę europejską. Powiedział o 3 właściwie zasadniczych kryzysach: ekonomicznym, kryzysie rodziny i właśnie kryzysie migracyjnym, o którym pan wspomniał. Rzeczywiście papież mówi o potrzebie przyjmowania uchodźców, no ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o napływ imigrantów, taki niekontrolowany, który był właściwie efektem polityki,
kanclerz Merkel, no to w tej chwili obserwujemy już przecież w ostatnich latach, a szczególnie nawet w ostatnich dniach zamachy terrorystyczne. No, mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, ale także takimi, że sprawcami tych zamachów są ci, którzy w tej ostatniej fali migrantów napłynęli. I tutaj ten kryzys no, jest pewnie jednym z palących problemów do rozwiązania. Rzeczywiście, ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że wydaje się, że chyba jeden z największych grzechów, które my popełniamy w świecie zachodu, to jest ta próba upraszczania problemu, który się sprowadza do tej, można powiedzieć, aksjomy, że wszyscy, którzy przyszli jako imigranci, tak naprawdę mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Nie ma wątpliwości, że w tej grupie są jakieś czarne owce, które przyszły właśnie z powodu tego, że została utworzona pewna furtka, ale główny problem tak naprawdę zachodu nie polega na tym, że to są ludzie, którzy przyszli w ramach obecnej fali migracyjnej, tylko to są ludzie, którzy przez pokolenie nie byli w stanie się zasymilować i nie czują się częścią społeczeństw zachodnich i dla których dzisiaj tak naprawdę ta alternatywna, radykalna ideologia islamska jest tak naprawdę jakimś rozwiązaniem, jakimś wyjściem przed wyjściem z tego patu, w którym się znajdują, społecznym, cywilizacyjnym, rozwojowym. Zresztą mówiąc, bo pan redaktor przywołał ostatnie zamachy w Londynie, należy bardzo wyraźnie podkreślić, że w końcu przecież nie jest to człowiek, który przyjechał skądś, znaczy jest to człowiek, który jest pochodzenia. Urodził się w Wielkiej Brytanii. Ale urodził się w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, to na ludzie, tak naprawdę, oni to mają, wiesz, pieśni. Ci katolicy, czy nawet ich dziadkowie, i którzy próbowali się za wszelki sposób zasymilować, tak naprawdę zostali potraktowani przez system, który uważając, że wystarczy rozdawać jałmużnę społeczną, zepchnął ich na margines funkcjonowania. I ja myślę, że to jest pewna kwintesencja, o której też mówi papież, bo bardzo łatwo jest tak naprawdę stygmatyzować każdego, kto z różnych powodów znajduje się tu czy ówdzie, ale bardzo trudno jest tak naprawdę spróbować zrozumieć, co my tak naprawdę jako społeczeństwo powinniśmy zrobić, czy funkcjonować, żebyśmy mogli być razem. I tutaj myślę, że poniekąd ta poprawność polityczna, to narzucenie pewnego sztucznego sposobu interpretacji tej praw człowieka, w którym zakłada się, że każdy musi być sobą.